one wszystkie dotyczyły drugiej jedności człowieka. Pierwsza sesja będzie sesją, która ma nakreślić jako podstawę tego, dwie następne będą związane z tokami myślowymi, z tym, w jaki sposób mamy funkcjonować jako trójjedyny człowiek. Ja bym chciał przeczytać na początku dwa wersety z Pisma Świętego w pierwszym liście świętego Pawła do Tesaloniczan w 5 rozdziale. Od 23 do 24 czytamy taki tekst. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Widzimy jasny zapis, który potwierdza teorię trójjedyności człowieka. Człowiek jest trójjedyny. Dlaczego człowiek jest trójjedyny? Bo człowiek został stworzony na obraz trójjedynego Boga. Więc taki jak Bóg jest, takiego człowieka stworzył. Bóg jest trójjedyny. Ta rzecz polega na tym, że On jest jeden, ale objawił się na przestrzeni historii na trzy sposoby. Dlatego została stworzona doktryna, jakkolwiek to nazwiemy, trójjedności Boga. Jest to coś, co jest pomocne w zrozumieniu Jego osoby. To nie jest coś, co wyczerpuje w ogóle temat, bo tak nie jest. Ponieważ są różnego rodzaju odłamy kościelne, które nigdy tej doktryny nie wprowadzały i świetnie się mają i działają. Ponieważ jest to rzecz dość... To jest po to, żebyśmy zrozumieli. To jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli pewne rzeczy związane z specyfiką działań Boga. I daje nam to też bardzo fajny ogląd na to, jakim jest człowiek. Skoro Bóg jest trójjedyny, czyli On na przestrzeni historii człowieka, On pojawia się w trzech osobach i tak też jest jedynie przez człowieka odbierany. Bo człowiek może, żeby człowiek miał obraz prawidłowy Boga, to musi go odebrać jako trójjedynego, bo się inaczej pogubi w tym wszystkim. Bo utkniemy w pewnym momencie w myśleniu, jak to jest, że jest Bóg Ojciec, tutaj na ziemi jest Bóg Syn i w tym czasie ten Bóg Syn modli się do Boga Ojca. No więc, kto tu jest Bogiem i jak to działa, prawda? Więc my musimy zrozumieć pewną mistykę zagadnienia w tym wszystkim. To jest jeden Bóg, a to jest trójjedyny Bóg. To jest Bóg nieograniczony czasem i przestrzenią i na potrzeby człowieka tak się przedstawiające. Nie wiem, czy zawsze On się tak przedstawiał, bo to nas w ogóle nie obchodzi. Bo wiecie, co jest fajnego z Bogiem? Że nas nie musi obchodzić wiele rzeczy związanych z Jego różnorakimi działaniami, jeżeli one nie dotyczą nas. Bo praktyczne chrześcijaństwo to jest poznawanie Boga praktykowalnego dla nas. W cudzysłowie inny Bóg, tak, nie obchodzi nas. Co nas obchodzi na przykład? Czasami ludzie zadają mi pytania o rzeczy, które nie dotyczą nas. Rasy ludzkiej i tak dalej. Ja mówię, ale czemu o to pytasz? Czemu chcesz tą rzecz wiedzieć? Mnie na przykład nie obchodzi, słuchajcie, jak jest skonstruowane wnętrze cylindrów w moim samochodzie. W ogóle mnie to nie obchodzi, bo ja w ogóle tam nie zaglądam. Ja mam miejsce przygotowane, w którym ja mam siedzieć, jechać, działać, rozumiecie? To mnie obchodzi. Ja nawet do tej pory nie do końca czaję, jak się szyba opuszcza w samochodzie, bo jest to dla mnie też taka zagadka. Naciskasz, kręcisz i to chodzi. Ale mnie, co jest bardzo ważne? Żebym ja umiał obsługiwać tą szybę, tak? Wiecie, co jest dla nas ważne? Byśmy życie umieli obsługiwać. Ta szkoła ma taki cel. My mamy życie obsługiwać. Uważam, że ogromna ilość rozważań na temat doktrynalne jest błędna. Bo
doprowadza ludzi do tego, że szukają czegoś, co nie jest dla nich dotykalne nigdy w życiu. Więc doktryna o trójjedyności Boga jest dla nas użyteczna. Dlatego nazywamy go doktryną, czymś pewnym, jasnym, takim jak jest. I teraz mamy tego Boga trójjedynego, który stwarza człowieka na obraz i podobieństwo swoje. I tam jest taka fajna rzecz, kiedy o tym się czyta w Starym Testamencie, tam jest słowo, że kiedy on stworzył stworzenie, to słowo stworzenie człowieka na obraz Boga, to jest słowo, które do tej pory jest używane w fotografii. W języku hebrajskim ono jest w fotografii używane. Czyli tak naprawdę tam chodzi o to, że Bóg stworzył negatyw siebie. Jakby on odbił człowieka. Odbił człowieka. To jest, czyli to jest bardzo ważna informacja dla nas o tyle, że my nie jesteśmy dziwacznie stworzeni. Nie jesteśmy dziwaczni. I teraz my musimy zobaczyć, jak my jesteśmy stworzeni, żebyśmy mogli prawidłowo zafunkcjonować. Rozumiecie? Czyli jakby musimy poznać w pewnym sensie siebie, żebyśmy wiedzieli, jak my mamy, żebyśmy nie byli zdziwieni. I teraz, posłuchajcie, dla mnie, kiedy ja zacząłem odbierać objawienia na temat trójjedyności człowieka, mnie to potężnie wyzwoliło. Jestem wyzwolony. Dlaczego zostałem wyzwolony? Ponieważ okazało się, że diabeł oszukiwał mnie co do mojego życia w różnych dziedzinach, ponieważ ja nie wiedziałem, jaki jestem. Jeżeli ty czegoś nie wiesz, posłuchaj, to ty czujesz zagrożenie. Nie wiem czegoś, nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, dokąd mam pójść, nie wiem, jak się za to zabrać. Kiedy czujemy zagrożenie? Kiedy my nie wiemy, jak dalej działać. Diabeł chce, żebyśmy żyli w ciemności. To nie jest enigmatyczna ciemność. Po prostu diabeł chce, żeby ludzie Boży byli kretynami do kwadratu, nie wiedzącymi, w jaki sposób mają żyć. A już się nawróciłeś? Oddałeś Ci Jezusowi, koniec, kropka, już Ci tego nie wyrwę, ale teraz ja będę chciał, żebyś Ty żył w ciemności. Żebyś był nieświadomym człowiekiem. Chrześcijanin nieświadomy to chrześcijanin nieskuteczny życiowo. A więc my musimy się dowiedzieć, jacy my jesteśmy. Zobacz, Ty przebywasz ze sobą 24 godziny na dobę. Wszyscy mogą Cię opuścić, ale sam siebie nigdy nie opuści. Jesteś ciągle ty. Kiedyś jak udawałem psychicznie chorego, jak byłem w świecie, żeby nie siedzieć do więzienia, chodziłem na takie zajęcia, dzienne zajęcia w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach. I tam mnie przywozili moi koledzy i oni mnie tam wysadzali, ja tam musiałem być, bo będąc tam przez kilka godzin, przez kilka tygodni, ja miałem potem w dokumentach, że ja się leczyłem, a tam temat rzeka generalnie, takie coś sobie tam znalazłem. No i ja tam udawałem psychicznie chorego. Ja znaczy specjalnie nie musiałem za bardzo udawać, bo ja byłem mocno w ogóle popapranym człowiekiem, ale jakby od strony medycznej to byłem zdrowy, no. To zdrowy człowiek. No tam byli chorzy ludzie, ze mną też. I pamiętam, był tam taki inżynier, facet, który też nie musiał być na oddziale stacjonarnym i on był na tym oddziale dziennym. I on, pamiętam, kiedyś ze mną rozmawiał, jak też już odjeżdżał po południu, to taki bardzo inteligentny, sympatyczny facet, twórczy zresztą bardzo, miał swój biznes. Natomiast ten człowiek miał bardzo silny system obsesji, no, obsesję miał różne. Ale kiedyś mówi do mnie tak, majętny dość człowiek, który on mówi do mnie tak, wiesz co, chyba w te wakacje to sobie pojadę, mówi, na taki dłuższy wypoczynek. Pomyślałem, że może do Krakowa bym pojechał, ale tak im dłużej o tym myślałem, tym bardziej do mnie docierało, że gdziekolwiek pojadę, to i tak będę tam ja. Słuchajcie, to po prostu we mnie tkwiło i tkwi. Ten facet ze świata człowiek. Człowiek pełen zaburzeń obsesyjnych. On wiedział, że gdziekolwiek pojedzie odpocząć, to i tak będzie tam musiał zabrać siebie.
I to był dla niego największy problem i największy ciężar. Wiecie, jaki jest największy problem dla człowieka? Sam człowiek. W ogóle dla człowieka problem jest człowiek. My mówimy diabeł, jak najbardziej, diabeł stoi za tym wszystkim złem, które się dzieje, demony, trzeba wyrzucać różne rzeczy, jak najbardziej. Natomiast jeżeli diabła byśmy pozbawili parametrów człowieka, żebyśmy zabrali mu człowieka, to diabeł nic nie może zrobić. W ogóle gość się wykończy. Wiecie, o co chodzi? Wykończy się gość. Bo diabeł, żeby mógł funkcjonować, potrzebuje człowieczeństwa. On człowieka potrzebuje. Tak? Człowieka. Dlaczego on zwiódł ludzi, a nie zaczął robić działań antyludzkich poza zwiedzeniem? Przecież prawda? Wow, upadły anioł, niesamowita moc, różne rzeczy, ale on zwodzi człowieka. Po co mu to? Po co mu człowiek, skoro, widzicie, potrzebny jest mu człowiek, żeby on się mógł zrealizować na ziemi. Bez człowieka by się nie zrealizował, nie mógłby nic na tej ziemi zrobić. Zawsze będzie walka o człowieka. I ty jesteś człowiekiem. I ty musisz znać siebie, abyś wiedział, co się w twoim życiu dzieje. I widzimy Boga, trójjedynego Boga, który stwarza trójjedynego człowieka. Jest napisane, że Bóg zrobił bryłę z ziemi, figurę z ziemi. I On tchnął w tę figurę życie. I ta figura plus to życie stała się duszą żyjącą. Tak mówi Pismo Święte. Stała się duszą żyjącą. Czyli Bóg stworzył z materiału fizycznego, z materiału ziemskiego ciało. To ciało nie działało. Była to glina. Była to struktura ziemska. Martwy byt. Następnie On tchnął. I te tchnienie spowodowało, że w środku tej bryły zaistniało jakieś życie. I w wyniku tego, że to życie zaczęło wpływać na tą bryłę od środka, powstało coś przedziwnego, jedynego jak do tej pory, jeżeli chodzi o stworzenie. Hebrajski język nazywa to nefesh. Dusza. Dusza człowieka. Psychika. Powstała psychika. Greckie słowo określające duszę to psychę, psychika, psychika. A więc człowiek jest trójjedyny. Składa się z ducha, duszy i ciała, przyjaciele. Dlatego ten fragment Pisma Świętego, tak, on nam potwierdza tą informację. Niech cały duch twój, dusza i ciało, tak, będą zachowane bez nagany. I zupełne poświęcenie człowieka, o którym mowa w tych fragmentach, jest możliwe tylko wtedy, kiedy my mamy głęboką świadomość trójjedyności człowieka. Bo jeżeli my tego nie zrozumiemy, przyjaciele, to my nie będziemy w stanie, tak? Realnie, prawidłowo, dogłębnie poddać się Bogu. Bo będziemy, coś się zawsze będzie w nas wiercić. Ja otrzymałem bardzo dużo informacji już w swojej służbie, że od kiedy ludzie zrozumieli trójjedyność człowieka, zrozumieli funkcję trójjedynego człowieka, to ci ludzie bardzo mocno poszli do przodu. Bo wiecie, ja chcę mówić do was na przykład o wierze, w przyszłym miesiącu, ale my musimy wiedzieć, na czym my dzisiaj stoimy. Kim my jesteśmy, jakim materiałem my na dzisiaj dysponujemy. I to są stałe rzeczy. Te rzeczy się nigdy nie zmienią, póki to, co nazywa się dzisiaj, się nie zmieni. Kochani, duch człowieka. Najważniejsza, główna część człowieka. Jest obumarła, kiedy przychodzimy na ziemię. Jak wygląda ta sytuacja? Otóż, jak wiecie, jesteśmy istotami wiecznymi. Czyli my nie powstajemy dzisiaj w ten sposób,
że dzisiaj Bóg coś robi, zrobi jakiegoś tam człowieka. Nasze duchy to są wieczne istoty. I Słowo Boże mówi, znałem Cię przed założeniem świata. Co to oznacza, że On Cię znał przed założeniem świata? To znaczy, że gdzieś byłeś, zanim tu się pojawiłeś. I Ty to znaczy kto? Ty Duch. On znał Ciebie, zanim powstał świat. Czyli ta główna, centralna część człowieka, ona istniała, zanim pojawiła się tu na ziemi jako całokształt, czyli trójjedyny człowiek. Znałem Cię, zanim stworzyłem ziemię. Znałem Cię. Rozumiecie? Duch to jest główna część człowieka, część wieczna. Część natury niebiańskiej. Greckie słowo mówi na ducha pneuma. Od tego jest słowo pneumatyczny, dmuchany. Jest to byt, który nie jest psychiką. Jest to byt, który nie jest ciałem. I teraz co się dzieje? W momencie zapłodnienia u kobiety wynikającego z aktu seksualnego z mężczyzną, tak? Ów duch, który jest u Boga, schodzi na ziemię i zaczyna się tworzyć człowiek. Ale jest jeden mankament. Otóż ziemia, drodzy przyjaciele, od czasu Adama i Ewy, od czasu ich buntu, od czasu ich grzechu, jest skazana na co? Na porażkę. Jak wiecie, Bóg zutylizuje kiedyś ziemię. A rozumiecie? Zniszczy ją ogniem. I będzie jaka ziemia? Nowa. Czyli to, co się nazywa dzisiaj, to coś, zostanie zutylizowane. Od czasu upadku Adama i Ewy ziemia jest nieprzyjazna Bogu. I kiedy duch człowieka wychodzi od Boga w celu wejścia w płód, w ten punkt jakby tworzenia płodu, tak? Obumiera. Ów duch obumiera. Rzecz natury niebiańskiej nie może przetrwać, tak? Na ziemi. To jest niemożliwe. Dlatego on obumiera. Kościół katolicki pięknie nazywa to grzechem pierworodnym. Wymyślili tak naprawdę, grzech pierworodny to jest. Ja w ogóle jestem zafascynowany różnymi katolickimi nazwami. To jest niesamowite, ile trzeba włożyć w ogóle inwencji twórczej w te zwroty, tak? Advent, czy też rorata. Takie rzeczy, wiecie, niesamowite. To zawsze moja córka, ona się z takich rzeczy cieszy, bo jak słyszy takie słowo. I tutaj grzech pierworodny. Okej, w porządku, grzech pierworodny. Ów grzech pierworodny to nic innego, tak? Jak obumarły duch człowieka. I zaznaczam, nie umarły, tylko obumarły, a za chwilę wyjaśnię dlaczego. Dokładniej rzecz biorąc, w pewnym sensie ograniczony bardzo do tego stopnia, że funkcjonuje jakby był w śpiączce, ale to nie jest martwy produkt. To nie jest coś, co jest śmiertelne, bo to coś jest nieśmiertelne. To coś, jakkolwiek dociśnięte przez atmosferę Ziemi, nie umiera. Ale jest to, nie wiem, czy jak widzieliście człowieka w śpiączce, to wiecie, o czym ja mówię. On żyje, tak, ale nie żyje. Żyje, ale nie żyje. Tu niby wszystko wskazuje, że jemu bije serce. Co, rozumiesz, ale on nie żyje, on nie funkcjonuje. Tak. Więc taki jest początek człowieka.
A więc każdy człowiek na ziemi rodzi się z obumarłym duchem. Nie ma takiego człowieka na ziemi, tak? Za wyjątkiem jednego, który miałby żywego ducha. Jedyną osobą, która na tą ziemię przyszła jako żywy duch, był Jezus Chrystus. Jedyna osoba. Proszę. A Jan Chrzciciel? Jan Chrzciciel był martwy duchowo. Absolutnie martwy duchowo. I nigdy się tutaj na ziemi nie narodził z Bożego Ducha. Ponieważ Jan Chrzciciel odszedł z tej ziemi, zanim Jezus umarł na krzyżu i wstał z martwych. I otworzył drogę ludziom do nieba. Kiedyś wam opowiem, gdzie w tym czasie był. Czekał razem z gronem sprawiedliwych Starego Przymierza. W miejscu krainy śmierci, zwanej Szeolem. Ale nie będziemy o tym teraz mówić, bo nie mamy na to czasu w tej chwili. Jezus Chrystus rodzi się żywy duchowo. Dlaczego? Ponieważ widzimy, że tam następuje przeciwna, uważam, że jedna z najdziwniejszych rzeczy na świecie. Bóg osobiście, tak, zapładnia kobietę. Szok. Szok. Bóg robi coś, czego nigdy nie zrobił wcześniej i nigdy nie zrobi później. Zrobił taką rzecz. Jezus urodził się żywy duchowo. Ale żaden inny człowiek nie rodzi się żywy duchowo i nie rodził się żywy duchowo. A więc najważniejsza część człowieka, jego duch, jest obumarły, nieczynny. Człowiek tak naprawdę rodzi się w 30 paru procentach nieczynny. Człowiek rodzi się inwalidą. Żaden człowiek nie nadaje się do życia w rozumieniu Bożego życia, jeżeli nie narodzi się na nowo. Rozumiecie? Narodzenie na nowo. Ja uważam, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie w kościołach ludzie powinni wiedzieć. My krzyczymy do ludzi na ulicach, że nie ma innej drogi, tylko narodzenie na nowo z Bożego Ducha. Nie ma innej drogi, bo to jest niemożliwe. Wczoraj głosiliśmy Ewangelię i było kilku księży bez swoich ubrań księżowskich. Oni byli nie wiem, na urlopie czy na czymś i oni tam się zatrzymali i oni słuchali nas. Słuchajcie, jak nerwy w nich wezbrały, w tych ludziach. Jak oni ruszyli do tych naszych ludzi. Nasi ludzie natychmiast zaproponowali im uwolnienie od demonów. Rozumiecie? Mówią, co z tobą? Jestem księdzem. A potrzebujesz uwolnienia. Ale ja mam łaskę uświęcającą. A chłopak do niego mówi, ty plujesz na krzyż. Czaisz? Plujesz na krzyż. Ty, łaska uświęcająca. Mówi, musisz się narodzić na nowo. Inaczej nie ujrzysz Królestwa Bożego. Im czapy waliły człowieku. Spokój się. Przyjdź do Jezusa, masz martwego ducha. Rozumiesz? Ja wam mówię o pewnej bardzo ważnej rzeczy. Jedyna droga to jest droga, która zradza naszego ducha, bo tylko ożywienie tego produktu spowoduje, że niebo z powrotem nas wciągnie. Niebo nas nie może wciągnąć z powrotem, bo nie ma za co, bo to jest jedyny produkt niebiański, a wszystko rozwija się według swojego rodzaju. Niebo ciągnie tylko to, co niebiańskie. Rozumiecie, o co chodzi? Niebo ciągnie to, co niebiańskie. Niebo nie może wziąć rzeczy ziemskiej. Nam się wydaje, że to jest w ogóle coś takiego, że to w ogóle, że Bóg sobie bierze, co tam chce. No nie bierze. Tak samo jak ty do żołądka nie możesz rzucić, czego chcesz. Proszę, zjedz kilo gwoździ. No nie można. Nie możesz powiedzieć, brakuje mi żelaza, proszę ciebie, zjem gwóźdź.
Musisz iść sobie kupić żelazo do apteki, normalne, przyswajalne, tak? Rozumiesz, nie masz, bo to żołądek, on nie przyjmie twój żołądek tego. To się nie strawi, nie zrobi się nic w środku. Niebo potrzebuje niebiańskiego uchwytu. Czym jest duch i za co odpowiada? W duchu człowieka są trzy funkcje. To te funkcje definiują kontakt z Bogiem. Bo z Bogiem kontaktujemy się za pomocą ducha, nie za pomocą psychiki i nie za pomocą ciała. I ludzie, którzy nie zrozumieją tego zjawiska, dojdziemy do tego dalej, tak? To będą żyli na ziemi we frustracjach i będą pod potężnymi oskarżeniami diabła. Bo będą chcieli dotknąć czymś innym Boga. A nie można. W duchu człowieka znajduje się element odpowiedzialny za społeczność, i on jest martwy zupełnie. Zupełnie martwa rzecz. Jest element zwany intuicją. I on jest częściowo czynny. U różnych ludzi różnie. I jest trzeci element, sumienie, które jest czynne u wszystkich. Tylko jest osłabione w wyniku różnych życiowych procesów. Ale jest czynne. Gdzie ja siedziałem w więzieniu, gdzie ludzie mieli czynne sumienia. Mieli czynne sumienie. Dla przeciętnego bandyty. Było absolutnym absurdem, żeby zgwałcić dziecko. Rozumiecie? Człowiek mógł być bandytą, dla którego nie było problemem dokonanie jakiegoś napadu. Na tira czy na coś tam. To nie było dla niego problemem. Przebrać się za policjanta, zatrzymać tira, przystawić pistolet do głowy, zabrać tira, nie ma kłopotu. Ale kiedy taki człowiek myślał o zgwałceniu dziecka, to mu się na tort się zbierało. Ja to widziałem. To był szok w trampkach. Rozumiecie? Inne rzeczy na przykład, że ja nie wiem, ale nawet poruszałem się w tych patologicznych rzeczach. No nie wiem, byli ludzie, którzy byli przestępcami, ale na przykład nigdy im do głowy by nie przyszło, żeby zgwałcić w ogóle kobietę. Na przykład dla nich gwałt, to dopiero romantycy byli. Tam dużo romantyków, disco polo, te sprawy, rozumiecie. Tak? No to ja wiem, to jest... Czy mają sumienie wszyscy ludzie. Ono ma różne... W różnych stopniach ono działa. A więc duch człowieka składa się ze społeczności, z elementu społeczności, martwego zupełnie, zaraz powiem o tym, z elementu intuicji, który jest czynny częściowo i z elementu sumienia, który jest czynny, aczkolwiek zagłuszony różnymi rzeczami. Przecież poza tym wiecie, że ludzie ze świata mają normalnie czynne sumienia, w życiu nie zrobią pewnych rzeczy. Moja matka nie znała Jezusa, ona była księgową w firmie i tam w ogóle za komuny, wiecie jak to było, kradli wszyscy. Ale ten, kto nie kradł, to był głupi w takich firmach. Ale moja matka nie mogła kraść. Ona w ogóle miała potężne możliwości, żeby kraść, ale ta kobieta nigdy z tej spółdzielni, w której pracowała, grosza nie wyniosła. Gwoździa nie wyniosła. Bo ona miała takie sumienie. Rozumiecie? A więc ludzie ze świata mają czynne sumienia i to czasami bardziej czynne niż chrześcijanie. To jest w ogóle inna rzecz, bo dla chrześcijanina to nie ma problemu zrobić jakieś świństwo wielokrotnie. Tak? To człowiek ze świata się na niego patrzy, mówi, przecież ty wierzący jesteś, co ty w ogóle robisz? Ja swoje żony nigdy nie zdradziłem, a ty za was co ty robisz? Dla ciebie nie jest problem, tak? Więc sumienia to jest rzecz, która jest pod jakimś wpływem społeczeństwa. Ona się dzieje. To jest jakaś praca na tym. Społeczność, ten element ducha zupełnie martwy, to jest element odpowiedzialny za kontakt z Bogiem. Krótko powiedziawszy, żaden człowiek nienarodzony z Bożego Ducha nie posiada możliwości kontaktu z Bogiem. Bóg może mu się objawić nawet w sferze fizycznej, okay? Ale ten człowiek tego nie zaabsorbuje. Ludzie będąc w świecie widzą anioły, i olewają temat. Bóg przed nimi ustanie, oleją temat. Opisane jest to w Biblii.
kiedy siedzi gość w krainie śmierci, tak? I mówi do Abrahama, ty poślij Łazarza, jak Łazarza zobaczą, to wtedy uwierzą. A Jezus mówi, a Abraham mówi, choćby kogoś z martwych, zbudzonego zobaczyli, nie uwierzą. A więc jeżeli jest martwy element społeczności, kontakt z Bogiem jest niemożliwy. Intuicja jest rozwinięta mniej lub bardziej. Przeciwną rzeczą jest to, że kobiety mają lepszą niż mężczyźni. Nikt nie wie dlaczego, ale tak jest. To są rzeczy niewyjaśnialne tak naprawdę. To dużo o tym się mówi, ale to nikt nie wie do końca. Ludzie, którzy nie są narodzeni z Bożego Ducha, nie mają odrodzonego Ducha, a mają bardzo silną intuicję, tak? Zazwyczaj są manipulantami i czarownikami w tym świecie. Rozumiecie? Działają przez nich bardzo silne duchy wieszcze. Ludzie nie rozumieją, na przykład uważają, że każdy, kto wie, co się zdarzy w przyszłości, co będzie w przyszłości, to jest prorok. Ja bym ktoś taki rzeczy powiedział. Istnieją duchy wieszcze, które ludziom nienarodzonym z Bożego Ducha pokazują przyszłość. Przyszłość zna tylko Bóg. Ja mówię, uspokój się, tam Bóg, zaraz, tylko. Przyszłość jest czytelna nie tylko dla Boga. Ponieważ wchodząc w sferę ducha, można zajrzeć w przyszłość. Czy was nigdy nie zdziwiły na przykład informacje takich ludzi jak Nostradamus czy inny? No, rozumiecie? To chrześcijanie to nie chcą mówić o tym, ale dlaczego nie? Czy to nie trzeba być narodzonym z Bożego Ducha, żeby widzieć przyszłość? Ale to, że ktoś widzi przyszłość, tak? To nie jest żadna definicja, że on z Bogiem chodzi. Rozumiecie? Do mnie przychodzili różni ludzie, mówili o przyszłości, tak? Wiesz, a ja mówię, ale to co tutaj, że to jest przyszłość, wiesz? To jest intuicja, to jest silnie rozwinięta intuicja. Też stymulowana demonicznie intuicja. Rozumiecie? Bo kiedy nie ma Boga, kiedy duch jest nieżywy, tak? To diabeł ma dość swobodny dostęp. Oczywiście to też jest zależne od tego, w jakich warunkach się wychowuje człowiek, co się dzieje. Nie będziemy o tym dzisiaj mówić, ale jest to zależne. To nie jest tak, że do każdego tak samo. Wręcz do każdego inaczej. Na różnych poziomach. Ja chcę, żebyście w ogóle to zapamiętali. To jest bardzo ważne, że diabeł jest uzależniony od człowieka. Przecież ilu ludzi znacie, którzy nie są narodzeni z Bożego Ducha, to porządni ludzie są. No proszę was, no przecież nikt mi nie powie. Porządni tacy, że aż by się chciało w ogóle z nimi obcować, niż z niektórymi braćmi czy siostrami. Rozumiem. Porządni, poukładani, chętni do pomocy człowieku, serce wyłożone na tym, tylko wszystko jest dobrze, tylko Jezusa nie znają. Wiecie. To jest nieprawda, że wszyscy niewierzący no są śli. Są bardzo dobrzy niewierzący. Tak jest. Sumienie, ono, jak powiedziałem, jest czynne u wszystkich na różnym poziomie. Jedni używają go bardziej, drudzy mniej. Czym jest sumienie? Sumienie to jest organ odróżniający dobro od zła. Zaznaczam, tylko dobro od zła. Sumienie nie rozróżnia życia od śmierci. Sumienie tego nie rozróżnia. Żeby odróżniać życie od śmierci, potrzebny jest czynnik numer jeden w pełnej formie życia. Rozumiecie? Przypomnijcie sobie, co było w ogrodzie Eden. W ogrodzie Eden nie istniało pojęcie dobra i zła. Rozumiecie? Adam z Ewą chodzili nago i było bardzo w porządku. Tam nie było. Więcej. Rosło drzewo, na którym owoce, tak, które było zwane drzewem poznania dobra i zła, i Bóg powiedział, niech was moja ręka broni, żeby z tego drzewa jeść. Czyli wręcz Bóg nie chciał, żeby ludzie poznali dobro i zło. Rozumiecie? Adam z Ewą nie używali sumienia. W ogóle im było zbędne. W ogrodzie Eden w sumie nie było zbędne. Natomiast rozwinięta była społeczność. Tak? W zupełności. Oni
mieli kontakt z Bogiem. Kontakt z Bogiem. A więc sumienie to organ, który oddziela dobro od zła. Ale nic więcej. Dopiero całość ożywionego ducha powoduje, że my jesteśmy realnie funkcyjni. Rozróżniamy dobro od zła, mamy wgląd w rzeczy przyszłe i w rzeczy niewidzialne i mamy głęboką społeczność osobistą, prywatną z Bogiem. Rozumiecie? Oto duch człowieka. I teraz pytanie. Jak tu w ogóle, tak, głosić Chrystusa w inny sposób? My w ogóle musimy tak głosić Chrystusa, tak? Żeby ludzie doszli do prostych wniosków, że muszą się narodzić na nowo, to coś musi powstać do życia, bo inaczej leżaki. Reszta nie ma żadnego znaczenia. Duch człowieka, główna część człowieka, wokół ducha jest nasza dusza, jest nasza psychika. Chcę, żebyście myśląc o duszy, zawsze myślę o niej wymiennie. W ogóle nauczcie się myśleć wymiennie o duszy jako psychice. Dusza, psychika, dusza, psychika. Niech to w was się zakorzeni. Wszystkie nauki, takie jak psychiatria, psychologia, są to nauki związane z duszą człowieka. Nie z duchem. Rozumiecie? Psychiatria, psychologia nie dotyka ducha. Nie dotyka. Ja jestem terapeutą. Ja nie dotykam ducha, kiedy robię terapię z ludźmi. Bo się nie dotyka. Ja jako kaznodzieja dotykam ducha. Rozumiecie? Ale ja się zajmuję pracą na duszy. Powiem wam szczerze bardzo prostą rzecz. My w ogóle nie musimy pracować na duchach ludzi. A wiecie dlaczego? Bo kiedy ktoś narodził się z Bożego Ducha, to ma czynnego ducha. Amen? Dziękuję uprzejmie. Tam nie ma co robić, bo to jest natury niebiańskiej. Tam nie ma co grzebać w duchu człowieka. Ponieważ to jest czynny produkt, w 100% aktywny i mieszka tam Bóg. W momencie nowego narodzenia w tym miejscu zaczyna mieszkać Bóg. Dla chrześcijanina nie istnieje coś takiego, Bóg w niebie. Bóg w niebie. Rozumiecie, to jest bardzo daleka rzecz. Bóg we mnie to jest zupełnie inna sprawa. Jest napisane Chrystus w nas, nadzieja chwały, a nie Chrystus w niebie, nadzieja chwały. Rozumiecie? Chrystus w nas, nadzieja chwały. Co mnie, że Chrystus jest w niebie? Jeśli ja bym oczekiwał Chrystusa z nieba do swojego życia, tak, to nie różniłbym się niczym od człowieka, który nie poznał Boga osobiście. Ja mam Chrystusa tu i ty masz Chrystusa tu. I tam nie ma co robić. Ok? Tam w ogóle nic nie ma, żadnej roboty. Tam nie wejdzie żaden demon. Stąd człowiek narodzony z Bożego Ducha nie może być opętany. Bo czym jest opętany? To jest zamieszkanie demona w duchu człowieka. Demon może mieszkać w duchu człowieka w takim czy w innym stopniu, jeśli człowiek nie narodził się z Bożego Ducha. Tutaj wam powiem o demonach króciutko. Jezus powiedział tam, gdzie jest padlina, tam znajdują się sępy. To jest o demonach. Bóg, kiedy przeklął węża, powiedział, na brzuchu będziesz pełzał i prochem się będziesz żywił. To słowo proch to jest to samo słowo, co jest napisane, że Bóg z prochu ziemi stworzył człowieka. Wiecie, czym się żywi diabeł? Cielesnością, naturalnością i ziemskością. Proch żre! Ale jeżeli coś jest natury niebiańskiej, to tam nie ma co jeść. On tam nie może wejść, bo tam nie może żerować, bo tam nie ma żadnej padliny. Padlina to jest coś martwego, a tam już nie ma nic martwego. A więc chrześcijanin nie może być opętany. Zdemonizowany może być poczubek nosa. Psychiatryką może skończyć. Ja znam takich chrześcijan, co skończyli psychiatrykę. Po prostu, osobiście. Nie przez kogoś, osobiście znam. Osobiście człowiek składał mi świadectwo, że w czynnym duchu szedł, mówi, miałem nieczynne ciało, nieczynną psychikę. Nie w ogóle, a w duchu wiedziałem, co się dzieje. Oglądałem proroczo zjawiska. Tak? A
Ale był w takim stanie, mówi, człowieku. Tak się doprowadził, tak? Do tego się doprowadził. Zaznaczam, doprowadził. Doprowadził, bo to trzeba na to pozwolić. Tak? Ale do tego się doprowadził. Wokół ducha jest dusza. Hebrajskie nefesh, greckie psyche. Ona, ta psychika nasza. I powiem wam coś. Tu jest największa praca w naszym życiu. Naszego ducha nie trzeba uświęcać, bo on jest święty. To, co mamy uświęcać, czyli przemieniać na obraz Boga, to jest nasza dusza, czyli psychika. I to jest największa praca. Największa praca. Uważam, że każdy duszpasterz powinien być terapeutą, psychologiem, powinien w ten sposób wpływać na ludzi, bo ja sobie w ogóle nie wyobrażam pracy z człowiekiem innej niż na pułapie jego duszy. Ja mogę głosić ludziom słowo, uwalniać namaszczone rzeczy, natomiast praca z człowiekiem to jest praca na jego duszy. Jeszcze w życiu do mnie nikt nie przyszedł z jakimś problemem duchowym. Duchowy problem. A ja mówię, jaki masz problem duchowy? Co się stało? Bóg się z ciebie wyprowadził? Śpi? Co się stało? Potem jest wszystko w porządku z twoim duchem, wszystko ok. Nie masz duchowych problemów, nie masz tam demonów. Jakie ty masz problemy? Ty masz problemy psychiczne. Po prostu. Ja zawsze mówię, wszyscy są zaburzeni, tylko w różnym stopniu. Nie ma ludzi niezaburzonych. Ja musiałem to przyznać do swojego życia i rzeczy, o których ja w ogóle mówię, to są rzeczy przepracowane w moim życiu, na mojej psychice, bo to się tylko w ten sposób o tym opowiadam. A więc psychika. Czym jest nasza psychika? To umysł, emocje i ośrodek decyzyjny zwany wolną wolą, zmora chrześcijaństwa. Wolna wola to jest zmora. Ludzie mi przychodzą, jak ja bym chciał, żeby Pan coś zrobił z moimi decyzjami. No, no właśnie. Nigdy Pan nic nie zrobi z twoimi decyzjami. Bo miłość, ona polega na tym, że otrzymujemy od Boga absolutną wolność decyzyjną. Nasza dusza w ogóle jest wolna. Wiecie, co się dzieje? Bóg stwarza w nas wolną duszę. Tej duszy wszystko wolno. Ona decyduje, ona myśli samodzielnie, ona czuje. To w tej duszy zachodzą największe i najtrudniejsze do okiełznania dramaty w życiu chrześcijan. Dramaty na pułapie myśli, emocji i decyzji. Bo jest niesamowicie ważna sprawa, żebyście zrozumieli. Ten duch jest w środku. Dusza go okrąża. Żeby on mógł się uwolnić, to musi przejść przez to. I teraz, jeżeli kanały duszy są pogięte, to on ma trudność z wyjściem. To się nazywa zaburzenie. Prosty kanał. Rozumiecie? To prosty kanał. I wyszedł. Ale pogięty kanał to pogięty kanał. Duch może się uwolnić tylko przez duszę. Nie może inaczej. Wiecie, wiesz, jedną rzecz możesz zrobić poza duszą. Pomodlić się w innych językach. I też musisz zdecydować, że to zrobisz. Bo jak nie zdecydujesz, to też się nie będziesz modlił. Będziesz miał te inne języki w głowie. Ilu z was miało, było ochrzczonych w Duchu Świętym, krążyły ci inne słowa w głowie, ale bałeś się ich wypowiedzi, bo nie wiedziałeś, czy to z ciebie, czy to z Boga. Mnóstwo ludzi tak miało. A to z Boga? Ja mówię, ty jesteś inteligentnym człowiekiem? Jestem. Czy tobie kiedykolwiek przyszło do głowy takie coś szeremele berezese? Po trzeźwemu? Nigdy. Jak tobie nigdy do głowy to nie przyszło, no to to musi być z Boga. No skąd to może być? Nawet diabeł tak nie mówi. Kurczę. Ale to aktem decyzji musiałeś to wydobyć, amen? Każdą rzecz duchową musimy przepuścić przez duszę. Rozumiecie, dlaczego tak ważna jest praca nad duszą człowieka? Bo to przez dusze nasze
Przez nasze psychiki mamy problemy w życiu. To trzeba normalnie, mamy problemy psychiczne. Duszewne. My nie mamy duchowych problemów. Jako narodzeni z Bożego Ducha ludzie. Z odrodzonymi duchami, z czynnymi elementami społeczności, intuicji, sumienia. My nie mamy duchowych problemów. My mamy problemy na pułapie umysłu, emocji i naszych decyzji. I chcę, żebyś zrozumiał bardzo ważną rzecz, że ty nie możesz ulegać diabelskiemu potępieniu, że z twoim duchem jest coś nie w porządku. Daj odpór diabłu, kiedy on do ciebie przyjdzie i powie tobie, tak? Zobacz, jakim ty jesteś chrześcijaninem. Powiedz, milcz. Według ducha jestem czysty, święty i nieskalany. A nad duszą pracuję. A więc zamknij mordę. Odsuń się ode mnie. Nie masz, rozumiecie? Zobacz, zero potępienia. Diable pracuje nad duszą. Ty nie masz nad czym pracować. Ty masz pozamiatane. Najwyżej możesz dotknąć dotąd mnie. Dalej nie wejdziesz. Nie możesz dotknąć mojego ducha, bo tam mieszka Bóg. Tam cię porazi prąd. Zrozum to. Zrozum, o ile łatwiej jest żyć, jak się rozumie, że jesteśmy trójjedyni. Zrozum, o ile łatwiej żyć, ile łatwiej się przeciwstawić grzechowi. Jak łatwo, kiedy wie się, że to nie pójdzie głębiej. I wie się, że to potrzebny jest czas na to, żeby te zakamarki wyprostować. Co to jest prostujcie ścieżki pańskie? Co to jest? No to jest prostujcie ścieżki. Wychodźcie z deficytów swoich i z zaburzeń swoich, Kościele mój. To jest prostować ścieżki pańskie. Bo ścieżka pańska jest z ducha na zewnątrz. To jest ścieżka pańska. Ze środka na zewnątrz. Nigdy nic nie działa inaczej w Królestwie Bożym. Ze środka na zewnątrz idzie. To nie idzie z zewnątrz do środka. Stąd zobaczcie te herezje, że się jeździ pół życia po różnych miejscach. Panie, dotknij mnie. Wiecie, na co ludzie liczą? Na ten kierunek. Panie, dotknij mnie. Dotknij mnie, Panie. Ostatnio mój znajomy napisał taki artykuł. Kościół pod imieniem Panda. Panda napisał. Panda. Pan mi da. Przecież to jest bzdura, bo to wszystko idzie tak. Rozumiecie? Panie pobłogosław. Panie dotknij. Nie. Przecież wszystko jest w twoim duchu. Uwolnij. Jak mam uwolnić, jak nie wychodzić? Wyprostuj ścieżki pańskie. Zacznij wychodzić z zaburzeń swoich. Zobaczysz, co się będzie dziać. Nie będziesz latał z konferencji na konferencję i krzyczał, Panie, dotknij. Tylko nauczysz się uwalniać ducha. Jeżeli dasz uzdrowić swoją psychikę, to twój duch pójdzie jak Messerschmitt. On się cały trzęsie, żeby wyjść. W latach 40. została napisana książka przez pewnego człowieka. Przez człowieka, który potem spędził 21 lat w więzieniu i umarł. Za to, że się nie chciał wyprzeć Jezusa. Napisał książkę pod tytułem Cienka książeczka. Skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie ducha. Autor nazywał się Watchman Nee. Człowiek, który spędził lata w więzieniu, dlatego że nie chciał wyprzeć Jezusa w Chinach komunistycznych. Skruszenie zewnętrznego człowieka. Wyprostowanie kanałów. Co
jest skruszenie zewnętrznego człowieka? To jest wyjście z zaburzeń, aby duch mógł się uwalniać. To na pułapie umysłu, emocji i decyzji są problemy. Nie masz żadnych kłopotów duchowych. Demony plądrują duszę. Rozumiecie? I ciało. O ciele za chwilę powiem, bo to najmniej ważna sprawa. Najbardziej widoczna, najmniej istotna. Bo jest prosta jak konstrukcja cepa. Ma bardzo proste instynkty. Zwierzęce. W ciałach nie różnimy się od zwierząt. W ogóle. Mamy zwierzęce instynkty. Rozumiecie? Najeść się, napić, poczurlać. Takie rzeczy jest, ma ciało. Ciało jest człowieku tak proste, że się w głowie nie mieści. Ludzie niektórzy próbują dopatrzeć się jakiejś niesamowitości w ciele. Ja mówię, weź przestań, no w ciele już bez przesady. Mówię. Mam 45 lat, znam 45 lat moje ciało, w ogóle mi się instynkty nie zmieniły. Człowieku, jestem narodzony z Bożego Ducha, dalej mam takie same instynkty. Jak mi się chciało grzeszyć w ciele, tak mi się chce grzeszyć. Ciało jest niereformowalne w ogóle. Nie trzeba za mordę trzymać. Rozumiecie, o co tu chodzi z ciałem? W ogóle chcę, żebyś też się uwolnił od tego, tak? Co tu z tym ciałem zrobić? Ciało się trzyma nas myśli. Kurczę. Kiedy zmieniasz duszę swoją, czyli swoją psychikę, tak? To ciało z automatu będzie się zmieniać. Z automatu. Ponieważ ciało, przyjaciele, to są zmysły i sfera fizyczna. Ciała nasze są zupełnie zależne od naszych dusz. Ciało jest jak cielak, jak garnitur. Rozumiecie? My ludzi uczymy, na przykład my uczymy ludzi, kobiety w służbach, że mają sobie regulować okres przez wiarę. Mówię, jedziesz na usługę, tak, masz okres, tak, przesuń. Proste. Moja żona od dawna wie, jak się reguluje okres w imieniu Jezusa. Rozumiesz? Bo jak byliśmy na usługach 10-11-dniowych, przed ciebie, i tam przypadał jej okres, tak, a jeszcze po ciąży miała bolesne okresy, tak, to się nauczyła brać autorytet i przesuwać okres. To jest ciało wszystko. Dlatego tak łatwe jest uzdrowienie. Zobaczcie, o co tutaj chodzi. Uzdrowienie jest proste jak konstrukcja gwoździa. Ponieważ posiadamy władzę nad ciałem. Rozumiecie? Jest coś złego w ciele. Wierzymy, mówimy i to coś musi zniknąć, bo ciało się słucha. Ale jak jest dusza zaburzona, rozumiesz? Jak jest zaburzony umysł, emocje i decyzje, to tam nie ma gdzie złożyć potencjału wiary. I jak ja będę do was mówił o wierze, jeżeli my zrozumiemy, że my musimy pracować nad duszami swoimi, bo inaczej wiara nie będzie się miała nas utrzymać. Ktoś do mnie mówi, ile ma mówić do choroby? Ja mówię, nie. Ja nie wiem. Bo ty dziwiony jesteś, tak samo myślimy, ile się mam myć? Aż się umyjesz. No ile się myje? A masz takie coś, myj się 4 minuty. Myjesz się 3. A ja się myję 6. Myjesz się, aż się umyjesz. Tak? No ja nie rozumiem. Jak się tak normalnie nie pobrudzisz, okej, w porządku, się szybko myjesz, ale weź się usmaruj smarem. Nie wiem, jaki wy macie sposób na przykład na zmywanie smaru. Ja na przykład proszkiem w ogóle do prania. Szczotka, proszek, czyszczę ręce na przykład. Tak? To mi zajmuje dużo więcej czasu. Się myję do umycia. Ja do choroby mówię, aż zniknie. Ja w ogóle nie biorę pod uwagę, że nie zniknie. Ja nie latam, żeby ktoś teraz zadziałał w mojej sprawie, bo ja mam władzę nad moim ciałem. 100% władzy nad ciałem. Ciało jest przyrośnięte do duszy. Umysł, emocje i decyzje, tak, są dyrektorami, kierownikami, królami dla ciała. A więc jeśli dusza nasza, tak, jest wyprowadzona z deficytów, to z automatu ona jest przepływem, tak, Bożej mocy z naszego ducha, a ciało po prostu przyjmuje i cześć. Rozumiecie, o co chodzi w trójjedyności człowieka, jak to działa, jakie to są mechanizmy?
I to nie działa inaczej. Dlaczego? Dam wam teraz prosty przykład z praktyki. Większość uzdrowień na podstawie ingerencji z zewnątrz, tak? Tam większość, 70%. 70% mniej więcej uzdrowień na podstawie zewnętrznych ingerencji, czyli modlitwy czyjeś, działania zewnętrznego namaszczenia i tak dalej, wraca z powrotem. Takich statystyk już ewangeliści nie chcą podawać. Ewangelista poda ci statystyki, ile zostało osób uzdrowionych. Ale nie spotykasz statystyk, ile osób z powrotem się rozchorowało. Wiecie, skąd się można dowiedzieć, ile osób z powrotem się rozchorowało? Ze źródeł sceptyków. Oni są najlepsi w tym. Tak zwani pogromcy herezji. Oni gonią i to notują. Tylko to jest smutna prawda. A powiedzieć wam coś? Jeżeli przez wiarę przyjmiesz uzdrowienie, tak? To będzie ono zawsze. Nigdy się nie zmieni. Diabeł może zapukać do ciebie, zaproponować ci jakiś symptom, ale ty już masz wytworzony system wpływu. Twoja dusza jest uzdrowiona i dla ciebie wierzyć to jak splunąć. Bo jest prosta ścieżka Pańska. Prosty przepływ ducha. Prosty przepływ ducha. Zagmatwania zniknęły. Chcę, żebyście umieli obejrzeć trójjedyność człowieka. Nie mieszajmy tych rzeczy w sobie. Nie próbujmy ich wrzucać w miejsca, w których one nie są. Duch to duch, dusza to dusza i ciało to ciało. Na dzisiaj tak wygląda nasze życie tutaj na ziemi. To się ze sobą nie łączy, na takie zasadzie, że się przewija. Pan mi powiedział. Wiele rzeczy. Jak ja na przykład słucham ludzi, są pewni, że Pan im coś powiedział, tak? Ludzie najczęściej nie posiadający, nie mający fundamentu zbudowanego. Najczęściej się okazuje, że to były ich pogaduszki z ich duszami. Te dusze były pokrzywione. I ludzie sobie ubzdurali różne rzeczy. I oczywiście one nie przyniosły efektów później dobrych. Rozumiecie? Ja musiałem na przykład zrozumieć, okej, Boże, po prostu pomyliłem się, no pokrzywiona dusza, no źle po prostu to wszystko miałem, no Boże, ale to nie oznacza, że Ty do mnie nie mówisz. Ale to nie oznacza, że Ciebie we mnie nie ma. Ale to nie oznacza, że ja jestem gorszym chrześcijaninem. To w ogóle nie oznacza tego wszystkiego. To oznacza po prostu, że mam krzywo w umyśle, krzywo w emocjach. No krzywo czuję, no. No krzywo mam, no i co? I muszę teraz wyprostować. Ja się biorę za prostowanie, czyli popularnie za uświęcanie, no tak? Nie potępiam się, nie poniżam, wiem jak to wszystko działa, wiem co czego dotyka. Rozumiecie? Wiem te rzeczy. Ciało jest najbliżej świata. Pierwszy atak świata na co? Na ciało. Odczuwa się to w ciele. Stąd choroby w ciele. Tak? Kupa chorób w ciele. Przeziębił się kiedyś ktoś w duchu? Bez przeziębionego ducha nigdy. Tak? Kichałeś w duchu? Nikt nie kicha w duchu. Każdy nosem kichał. Się ciało przeziębiło. To ciało dotyka tego świata, tego systemu. Duch niczego nie dotyka! Duch jest bezpieczny. Rozumiecie? Źle się poczułeś, ktoś cię obraził, ktoś przyszedł do ciebie, napluł na ciebie, powiedział, ty świnio, taka nie taka, wręcz ciebie taki on. Co się poczułeś, się źle, tak? W duchu się poczułeś, no nie, ducha to nie rusza, co to rusza? Przecież jak może to ruszać ducha, jak duch nie ma emocji? Ale numer. Nie można ducha zdenerwować. Nie można go wyprowadzić z równowagi. On płci nie ma nawet. Rozumiecie? Nie śpi, nie męczy się. Ktoś mówi, jestem taki zmęczony w duchu. Ja będę tutaj przytomny, jak zmęczony w duchu. Człowiek jak duch się nie męczy. On jest wieczny. Tak? On nie potrzebuje niczego. Tak? On wszystko ma. Idę dzisiaj karmić mojego ducha. No ducha się nie karmi. To duszę zmieniaj. To duszę. To duszę. Tak? To mój umysł potrzebuje zmiany. Słyszałeś kiedyś, że Paweł powiedział, żeby ducha zmienić? Tam jest napisane, w duchu umysłu waszego zmieńcie się. Oryginał, jak to czytasz, tak?
to mówi: zmieńcie duchem umysł wasz. To jest zapis oryginalny. Zmieńcie duchem umysł wasz. Ogromna różnica, prawda? Rozumiecie? Mamy pokrzanione różne tłumaczenia, tak? Bo ktoś nie rozumiał, jak to duchem zmienić umysł. No duchem właśnie. Ile razy dla ciebie rzeczy są takie jasne w środku? W ogóle wiedz. Zobacz. Ja ci tylko takie przykłady, w ogóle teraz spójrz w swoje serce, w ogóle idziesz sobie i ty wiesz, w ogóle wiesz, że jak pójdziesz gdzieś, to źle zrobisz. Że jak się zaczniesz zadawać z tym, że coś czujesz, rozmawiasz z człowiekiem wierzącym czasami i w ogóle wiesz, że to ci przynosi śmierć. Ale cała twoja psychika przeczy temu. Nie, to jest mój brat, Chrystusie. Nie mogę tak myśleć. No to co to jest za odczucie? Skąd to odczucie? Co to za informacja? Albo idziesz gdzieś i wiesz, że nie powinieneś tego robić tam. Rozumiesz? Intuicja w tobie działa. Intuicja. Duch daje impuls, no ale dusza jest tak zawożona, że ona tego w ogóle nie weźmie. Ona nie weźmie. To jest tak zawożona religią, humanizmem, wieloma innymi rzeczami. Rozumiecie? Nasze dusze są jak śmietnik. Musimy je posprzątać. Jak ja robię terapię z ludźmi, rozmawiam z taką dziewczyną i ona do mnie mówi tak. Ja o przebaczeniu rozmawialiśmy. Ona mnie zaczęła mnie od razu przekonywać, od razu. Ja to mam tak sceptycznie podchodzę, jak ktoś od razu mnie do czegoś chce przekonać na początku. Ja wiem, że on się broni przede mną jeszcze, tak? Jeszcze w ogóle broni się, broni. Ja przebaczyłam ojcu, ja mówię, dobrze, przebaczyłaś ojcu, wszystko. Tak, przebaczyłam i od razu mi definicję mówi, jaką nam, czyli przebaczenie jest decyzją, mówię, z decyzją, chwałam w ogóle wszystko. Ja mówię, dobrze, zamieszkałam z ojcem. No co ty? Po tym, co mi zrobiłem, ja mówię, widzisz? No i co? Kozaczku, my zobacz, co masz. Masz w swojej duszy taką dziurę, jakby ktoś strzelił ze strzelby 14 mm. Taką ranę masz. Aż leci krew. Taką masz ranę. Ja wiem, że przebaczyłaś. Ale ranna jesteś, proszę ciebie, jak gazela. Jak nie zaleczymy twojej rany, to zawsze to będzie krzywy kanał. Mówię, dlaczego nie ma do tej pory męża? My powiedzieć ci dlaczego? Bo w każdym widzisz ojca. I się boisz, że będzie jak chodzi. Do tej pory chodzisz i mówisz, oczekuję męża z nieba. Ja mówię, ty, jak ja bym był babką twojego wyglądu, dawno bym miał męża. Taka jest prawda. Teraz 2 grudnia robimy spotykanie dla singli, bo już mam dosyć słuchania tego. Rozumiesz, jak ludzie mówią, czekam aż pan mi da. Ja mówię, co ci da pan? Co ci pan da? Ty. Pan ci da, co ci da? Męża z nieba, my w ogóle... Ja uczę sam ludzi, że Bóg jest swatem, że to Bóg objawia, tak? Ale ludzie są tak ranni w duszach, że boją się przyjąć proste objawienie. A ja mówię, proste objawienie przychodzi przez miłość. No nie bój się zakochać, mówię ty. Ale jak on się, czy ona ma zakochać, jak on ma duszę ranną? I od razu ma religijną teologię do tego. Nasze dusze, nasze psychiki są zdolne do takich wypaczeń, że się w głowie nie mieści ludzie. Zrozumcie to. Ale to nie duchy nasze. Jak określasz siebie, to musisz siebie określać jako ducha, a nie duszę. Jestem duchem, mam duszę i mieszkam w ciele. To ty. Jestem duchem. Oto moja tożsamość. Jestem duchem. Nie jestem umysłem, nie jestem emocjami, nie jestem decyzjami. Jestem duchem. Mam psychikę, którą właśnie sobie naprawiam, tak? Aby była drożnym kanałem do przepływu tego ducha i mieszkam w ciele, które trzymam za mordę 24 godziny na dobę. A im duszyczka będzie bardziej święta, tym ciałko będzie bardziej chodziło bez kontroli. Rozumiecie? Od dusz waszych, od tego, jakie dusze będziecie mieli, będzie zależała wolność waszych ciał. Sorry. Tego się nie rozdzieli, nie odłączy. Tak jak zdrowy będziesz w swojej psychice, tak twoje ciało będzie odporne na grzech i na wpływ demoniczny. Oto prawda o człowieku.